Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się optymalizacją Fortnite na rozdział 4, sezon 4. Oglądajcie. Na samym początku przejdziemy do Smooth Wizarda. Zrobiłem wam tryb testowy, żebyście przez 3 dni mogli testować sobie tą aplikację za darmo, tak więc możecie ją za darmo sobie teraz pobrać i szybko zoptymalizować Fortnite oraz wykorzystać opcję optymalizacji Pro, czy optymalizacji Basic, czy wszystkie inne optymalizacje, które są w aplikacji za darmo przez 3 dni. Jeżeli będziesz zdecydowany po tych 3 dniach, to za 15 zł możesz zakupić sobie wersję Pro i mieć dostęp do wszystkich funkcji przez kolejny miesiąc. Bądź podpiąć kartę i mieć automatyczną subskrypcję, jak to woli. W każdym razie przechodzimy sobie do strony Smooth Wizarda i tu klikasz pobierz wersję próbną, no i klikasz sobie download, wtedy odpala ci instalator, klikasz sobie na instalator, tutaj wyskakuje takie okienko, muszę załatwić certyfikat w końcu, klikasz sobie więcej informacji, klikasz uruchomimo to, instalujesz sobie aplikację, w pasku będziesz miał tutaj sobie normalnie Smooth Wizarda i będziesz mógł wtedy tego Smooth Wizarda sobie uruchomić. Po uruchomieniu wyskoczy takie oto okno, tutaj wystarczy, że klikniesz testuj aplikację przez 3 dni i w tym momencie masz za darmo jakby traila, którego możesz sobie przetestować. Tak więc my dzisiaj wykorzystamy z tego testowej wersji, żebyście widzieli, że to wszystko działa na testowej wersji optymalizacja Pro oraz optymalizacji gry. Tutaj sobie wpisujemy u góry Fortnite albo szukamy go po prostu z listy i tutaj wystarczy w tej aplikacji wcisnąć po prostu guzik optymalizuj i tak naprawdę już config jest zoptymalizowany. Do tego możemy sobie włączyć na szybko LOD BIOS. Wystarczy, że to sobie klikniemy dwa razy, wyłączymy tam to okienko, włączymy sobie to dwa razy i od razu nam się config sam załącza. Plus klikamy sobie priorytet na wysoki i mamy wszystko zrobione. I już teraz możemy sobie tylko włączyć optymalizację Basic oraz optymalizację Pro i w tym momencie mamy maksymalne możliwe FPS. Oczywiście zostały jeszcze opcje dodatkowe, opcje deceditowe. Tu wystarczy, że samemu sobie przeklikasz wedle informacji zalecanych, które są nad guzikami i zestartujesz komputer, czyli po tych restartujesz, potem odpalasz aplikację, włączasz sobie to, włączasz sobie Pro i masz wszystko, odpalasz sobie grę i już możesz sobie w tym momencie grać Fortnite'a. Ale przejdźmy teraz do opcji bez aplikacji, czyli do opcji standardowej. A tak więc zapraszam was do samego Discorda, link oczywiście w opisie, tu macie kanał pliki do pobrania i tutaj jest bezpośredni link do pobrania paczki z optymalizacją Fortnite. No i tutaj mam oczywiście taki oto guzik, dzięki któremu będziemy mieli takiego oto zipa pobranego. Tego zipa należy rzeczywiście wypakować za pomocą funkcji wyodrębnienie wszystkie, bądź też przez 7zipa, czy też WinRara. Potem wchodzimy sobie w tą paczkę, klikamy sobie na priorytet, klikamy dwa razy na wysoki, tak, tak, ok. Cofamy się do optymalizacji Fortnite, wchodzimy sobie w config, tu musimy wejść w GTXT, skopiować sobie wszystko, co jest w środku, Ctrl-C, Windowsa bądź wyszukiwarkę, albo nawet w pasek możemy wpisać sobie prostą ścieżkę, klikamy sobie Enter, odpala nam się folder z konfigami, no i te konfigi oczywiście należy sobie tutaj przekopiować i wkleić w to miejsce tych konfigów, które tutaj są w tym folderze. Cofamy się do optymalizacji Fortnite, mamy teraz NVIDIA Inspector, który musimy wypakować, robimy to za pomocą znowu odrębnie wszystkie, bądź 7zipa, no i sobie w to po prostu wchodzimy, tutaj wchodzimy sobie w NVIDIA Profile Inspektor, klikamy sobie tak, tutaj wpisujemy sobie teraz Fortnite i w tym miejscu już mamy profil załączony, bo profil nam się załączył po prostu przez aplikację automatycznie, ale mamy tutaj ogólnie AA Mode Replay Mode All i 03750. To są opcje, które aplikacja sama ustawia, jak dwa razy tak sobie przeklikacie i to w sumie z tej optymalizacji wszystko. Więc jak widzieliście, aplikacja robimy to w kilka sekund i jeszcze co ważniejsze, jeżeli mieliście jakiś wcześniej konfig, który chcecie sobie przywrócić na jakiejkolwiek grze, która tutaj się na liście pojawia, w tym też Fortnite, to macie folder z backupami, z waszymi poprzednimi ustawieniami, z konkretnymi tą datą, godziną oraz sekundami kopii zapasowej. Możecie również kliknąć guzik i wam się też to przewróci. No, naklikać tego nie będę, bo my chcemy sobie tą optymalizację przetestować. Więc wchodzimy sobie teraz do Epic Gamesa, no i odpalamy Fortnite'a, sprawdzamy ile jest FPS-ów. Tak więc jesteśmy w Fortnite'cie i tutaj wchodzimy oczywiście standardowo sobie na zwykły tryb, w sensie ten customowy i potem na mój mecz taki zwyczajny i zobaczymy ile będzie FPS-ów na zwykłej mapie oraz na mapie customowej, na trybie kreatywnym. Więc pierw wchodzimy na tryb kreatywny, standardowo sprawdzamy FPS-y, a potem przechodzimy do zwykłej mapy Battle Royale, odpalamy sobie meczek i zobaczycie jakby FPS-y się zachowują. FPS-ów będzie na pewno mega dużo i będzie na pewno mega spoko. Tak, na wypadek pierwszej gry kreatywnej i moja pusta wyspa, na której testujemy sobie zawsze FPS-y z budowlami i zobaczymy jak to się zachowuje. Oczywiście włączę sobie pierw podgląd FPS-ów w opcjach i widzimy w prawym górnym rogu FPS-y, FPS-y na poziomie powyżej 1000. Czyli całkiem spoko. No i sprawdzamy jak to się zachowa, jak to wszystko zniszczymy. Dobra, wszystko jest zniszczone. Widzimy, że mamy FPS-ów na poziomie około 1000. Zaczniemy sobie budować. Już długo Fortnite'a nie grałem, powiem szczerze. Wow, budować nie potrafię. Ja nie umiem budować, ja jestem słaby w tą grę, ja gram w CS-a. No ale FPS-y widzicie cały czas jak się zachowują i jest całkiem spoko. Tak, wcześniej grałem sobie bez tej aplikacji, bo jeszcze jej nie było. Tak, powiem szczerze, jest mniejszy input delay przy budowaniu. Wszystko powstaje tak instant, dlatego nie jestem przyzwyczajony.
Dosłownie, zobacz jak to szybko się... What the fuck? No dobra, jesteśmy już tutaj na lobby. W samym lobby jest około 500 FPS-ów, więc jest nawet zacnie, bym powiedział. Dobra, jaka jest nowa lokalizacja? W sumie to chyba tu możemy polecieć, bo to jest ta jedna z nowszych lokalizacji, co nie? Oto lecimy tutaj, sprawdzamy, w locie FPS-ów 200 około. Bo i te nowe lokalizacje totalnie niekompatybilnie robią, kurde, z komputerami. Tak samo jest z Mega City, kurde, nie? Że... Mega City jest też mega problem. Wow! Są pełno botów! Ja pierdzielę, co tu się dzieje w tym budynku? Wow! Nie no kurde, what the fuck, co tu się dzieje w ogóle, czemu jest taka głośna muzyka? Nie no, hit w ogóle, co tu się wyrabia, to ja nie wiem, widzowie. W każdym razie FPS-ów jest dużo, gra jest mega płynna, nie ma w ogóle input delaya. Więc w tym odcinku to było na temat, jeżeli się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem. Link do aplikacji jest przypięty w komentarzu oraz w opisie. Trzymajcie się i do kolejnych odcinków, cześć, cześć.